Cześć dziewczynki, cześć kobietki. Chyba jestem trochę chora dzisiaj, bo coś tak kaszle i mi się delikatnie odrywa. Znaczy, jakie mam dzisiaj piękne oczy pomalowane. I nawet nie idę na imprezę. To dla mnie to jest naprawdę hit. Tylko może sobie kreskę za bardzo dałam, bo ja ogólnie jak używam eyeliner i też eyeliner mam z Nik, to no ciężko mi, bo wiadomo, mi się ręka trzęsie, oczy mam pomarszczone, staram się nie naciągać, bo mi powiedzieliście, że kurze łapki mogę dostać. Także jak robię ten eyeliner, to staram się tak... Widzicie, jak mam pomarszczone oko? Bardzo delikatnie taką kreskę. I eyeliner z Uniqlo jest jeszcze dostępny, był dostępny we wrześniu, w grudniu i na razie nie jest, będzie dostępny chyba do lutego. I marca, jak katalog wyjdzie. Jest bardzo taki cieniutki, taki fajny. Może mogę wam pokazać? Czekam. To jest eyeliner, ale jeszcze go nie ma. Taki o. Nie jest tak źle z nakładaniem. Jak ja taka tępa głowa mogę sobie nałożyć i jakoś wyglądać, to wy albo ktoś inny też będzie mogło. Także to będzie w przyszłości. Ale dzisiejsze video chciałam wam pokazać moc naszych kredek. 10 kredek i 5 do oczu i 5 kredek do ust. Także 1, 3, 10 i 15 można kupić w zestawie. I fenomenalne są te kredki. Znam ludzi, którzy tak powiedzieli. Jedna dziewczyna, nie w moim zespole, koleżanka, co jest pielęgniarką też, mówi, że ona sprzedawała Unique, ale jakoś tam ten zrezygnowała i tak dalej, nie? Bo to nie jest dla każdego przecież. I ona powiedziała, że ona nie używa make-upu z Unique, tylko używa kredki. Bo kredki są no, po prostu zajebiste. Jak mam to ująć normalnie. I teraz tak, pokażę wam moc tych kredek. Czyli tak. Wezmę czarną, narysuję kreskę. Później wezmę brązową, którą mam. Wiem, że jak zamawia się kufer prezenterki, to chyba są 3 kredki. Ten nowy jakiś inaczej jest. To mam złotą. Srebrnej niestety tutaj nie mam. Moja znajoma ma i sobie bardzo chwali. To jest złota. Moja skóra ma... Ogólnie moja skóra ma Keratosis pilaris, to jest po łacinie. Co się nazywa, to są włoski, które są mają stan zapalny pod skórą i to niestety jest genetycznie i niestety możesz sobie kremki różne stosować i tak dalej, ale i tak ci to nie zejdzie, bo to jest taka parszywa właśnie dolegliwość, która nic ci nie robi, tylko brzydko wygląda. No ale cóż, nikt nie jest idealny. I ten. Z wiekiem może ci zejść. To może będę miała 90 lat, jak dożyję, to będę miała piękne ręce. I będę sprzedać Unique. Jak będę na emeryturze po pielęgniarstwie. Ale ogólnie to z pielęgniarstwa nigdy nie zrezygnuję, bo bardzo kocham być pielęgniarką. Ale bardzo kocham też sobie makijaż mieć fajny. I być po prostu z dziewczynami. Za pan brat i spotykać nowych ludzi. I to jest do ust. Powinnam te kolory tak bardziej ten, bo ja będę tarła. Widzicie? No, czyli to jest do ust. Biały, złoty, brązowy i ten. I czarny. Brązowego jest ciemno i jasno brązowy. Teraz muszę poczekać. No bo wiadomo, jak nałożysz sobie kredkę na oczy, to zaraz nie polecisz do usta, że... do usta. Do lusterka, usta, lustra. Nie polecisz do lusterka, żeby sobie trzeć oko, prawda? To chodzi, żeby zobaczyć, czy się w ogóle ściera przez czas. Albo czy się zmyje pod wodą. Bo też mam tutaj coś, co będę eksperymentować. Także jak czekamy sobie na to wszystko, to nie wiem, o czym pogadać. O czym mogę mówić? Mogę mówić o tym, jak w ogóle zaczęłam z Unique. Był luty
No, ja ogólnie to już kiedyś, kilka lat temu sobie zawsze na internecie patrzałam i wpisywałam, jak jakaś coś, żeby pracować przez internet, z domu i tak dalej. I nagle zostałam z koleżanką swoją Agatą i ona mi powiedziała: o, jest taka firma kosmetyczna, fajny mają tusz, ja znam dziewczynę, możesz sobie zobaczyć i tak dalej. Mówi, nie musisz tego tuż reklamować, bo jest taki fajny. Ja mówię, okej, okay. Wysłałam link, okej, okay, zapisałam się. Czyli zapisałam się i okej, okay, i pracowałam w domu starców wtedy. I zaczęłam mówić o tuszu, zaczęłam mówić, jaki jest fajny. I no, zaczęły dziewczyny kupować, interesować się innymi kosmetykami i zaczęło się kręcić. Ale w sumie nie kręciło się tak, że już bym miliony z tego miała oczywiście. I w Unique jest w ogóle są różne hierarchie. Jak zaczynasz Unique, wchodzisz na biały status. Później jak sprzedasz 1000 dolarów amerykańskich, równowartość 1000 dolarów amerykańskich, to jesteś żółty status i wtedy z 20% zysku masz 25%. No i sobie siedzisz na tym żółtym statusie. No ja sobie na tym żółtym statusie siedzę do dzisiaj. Bo raz sobie sprzedałam, raz sobie nie sprzedałam, później przecież zaszłam w ciążę, pracowałam na cały etat, w szpitalu już dostałam pracę. No i tak sobie raz na jakiś czas mi wpadła stówka, tutaj dwie, tutaj przez miesiąc nic, później następny miesiąc też nic, później znowu stówka i tak dalej. I czasami udawało mi się kręcić video, oczywiście, ale za każdym razem jak patrzyłam się na siebie, to jakoś się wstydziłam siebie. I w ogóle mnie nie podobało się, co widzę. No i jakoś kilka dni temu nagrałam swoje wideo i oglądam się i mówię, kurde, jak ty mówię, jesteś dziewczyna zwalnięta, ale się śmiałam. Śmiałam się z siebie. I to mi się spodobało. I później dałam to wideo na grupę i dziewczyny, wiadomo, kilka było takich komentarzy, jakby to powiedzieć, asertywno, korygująco, wredotowato, sympatycznych. I to nie powinno człowieka obrażać, to powinno człowieka motywować. Wiadomo, że nie każdemu się wszystko podoba, ale jakoś ja sama z siebie zaczęłam się śmiać i stwierdziłam, że jeżeli ja się mogę śmiać, to ktoś inny może się śmiać i może będzie fajnie, bo uważam, że mam zadatki na, nie wiem jak to powiedzieć, lidera. Po prostu każdy jeden człowiek jest traktowany przeze mnie osobno i uważam, że mam kwalifikacje takie od serca, bo nie pracowałam nigdy w marketingu i tak dalej, jestem w pielęgniarstwie, po prostu potrafię o człowieka zadbać i podchodzę do każdego indywidualnie, to już powiedziałam. Okej, okay. I jakoś tak się fajnie złożyło, że mi się tak to zaczęły te filmiki podobać i skoro wy czerpiecie przyjemność z patrzenia na moją twarz i na mój, w ogóle moją personalność, to super, to ja będę sobie kręcić i będę spotykać nowych ludzi. I o to chodzi. O to chodzi. I już kredki są gotowe. Także patrzcie. Ja to robię mocno. Poleciało, o Chryste Panie, co się stało. Patrzcie. Czyli ja trę, słyszycie? Ja na razie ciemne biorę, bo jak tutaj się kolor przejdzie i będzie widać. Także kredki mi nie schodzą. Okej? Okay? Teraz, żeby. I teraz te. One po prostu, te kolory są bardzo trwałe. One są miękkie i je się bardzo delikatnie nakłada na oko. Kredki się bardzo dobrze temperują. Unique ma temperówkę robioną w Niemczech. Boże, 9 minut wideo, Chryste Panie. Robioną w Niemczech. Także to jest bardzo dobra jakość tej temperówki. Teraz lip liner, czyli do ust. Wydaje mi się, że skóra ładnie oddycha po tym, no ale co ja wiem, ja nie jestem jakimś laboratorantem, żeby to sprawdzić, ale uważam, że dobrze oddycha skóra, bo tak się czuje moja skóra. I kredki mają dobre pigmentacje, moim zdaniem. Co myślicie, dzierżawki profesjonalne? Nie mają oleju w sobie, czyli w ogóle Unique Makeup jest bazowany na minerals, czyli mineralnych składnikach. Czy coś jeszcze powiedzieć?
To chyba wszystko. Lekko się nakłada, jest wspaniała po życiu. I teraz tak. Gdzie to wiem? Teraz sobie poleję. Czekaj, żeby mi na dziecko nie poleciało. Teraz sobie poleję. Matko święta, co ja wyrabiam. Leci mi na podłogę, Chrysta Pani. Leje, deszcz pada. Szklana pogoda. Co dzióbka mama, wariatka się wyrobi. Leje. Szklanka wody. Zmoczyło mnie. Chrysta Panie. Okej. Okay. Wiadomo. Jak polejesz na siebie wodę, to nie będziesz teraz ją tarła, ale... Widzicie? I o to chodzi. Kredki są dobrej jakości. Ja je bardzo polecam. Jeżeli masz pytania, pisz. Jeżeli masz ochotę, podziel się ze mną. Innymi. I będę bardzo wdzięczna. Trzymajcie się, dziewczyny, i do zobaczenia. Miłego dnia. Pa! Jeszcze chcę coś powiedzieć. Właśnie przerwałam i wzięłam chusteczkę i zaczęłam trzeć. Patrzcie. Ja już mam w nosie, bo okej, okay, przyszłam z baletów i mówię, a ciusą kredką i tak, patrzcie. Wow! Mam zaczerwienioną skórę, a kredka dalej leży. Czyli to może być negatywne, bo długo się trzyma, albo może być pozytywne, bo przynajmniej będziemy mieli fajny makijaż i nic nie zejdzie. 12 minut, najdłuższe video. Na razie, pa. Kocham Was.